myślę, że sytuacja jest dość paradoksalna, bo Polacy z jednej strony nie ufają mediom i słusznie, a z drugiej dają im się łatwo powodować, łatwo ulegają emocjom, histeriom napędzanym przez media. Jak jest katastrofa pociągu, to przez kilka dni stacje informacyjne, ale też prasa, chociaż w mniejszym stopniu, właściwie o niczym innym nie mówią. Tu życie się toczy, prawda? Różne rzeczy się dzieją, ważne dla ludzi, ciekawe dla ludzi, mające znaczenie, wpływ na nasze życie. A tu cały czas, a czy motorniczy, a czy konduktor, a czy pan, który miał przestawić, przestawił, wyszedł, żeby przestawić, nie wyszedł, dlaczego, to i tak dalej. Przy czym na ogół z tych informacji nic nie wynika, prawda? Bo to są informacje albo szczątkowe, albo niesprawdzone, niepotwierdzające się potem, albo nikomu nic nie mówiące, tak jak słynna brzoza na przykład, prawda? Dym czy mgła, ale ludzie tym żyją, ulegają tym emocjom. Jak ktoś korzysta z tych stacji, to jest pod ich przemożnym wpływem i często zaczyna żyć w takim sztucznym świecie, w którym oczywiście każdy z nas powinien się od czasu do czasu znaleźć, kiedy czyta powieść, ogląda film, kiedy słucha muzyki. To jest wszystko po to, żeby nas troszkę zrelaksować w stosunku do rzeczywistości. No, ale kiedy to się staje głównym problemem i spotyka się znajomych i oni nagle, prawda, przy stole jakimś gdzieś tam, pijąc piwo, zaczynają się zastanawiać, czy pan, który obsługiwał zwrotnicę, przekręcił czy nie przekręcił, no to już jest, znaczy, że coś się z naszym życiem stało niedobrego i ta sprzeczność między nieufnością, która się odnosi do ważnych dla życia informacji, słuszną nieufnością i właściwie powoduje, że ludzie mają poczucie, że my nic nie wiemy, że jesteśmy zagubieni w tej rzeczywistości, a tym łatwym powodowaniem się stabloidyzowanym emocjom, no to jest problem społeczny, który też ma ogromny wpływ na jałowość polskiej polityki.